Witam. W tym odcinku przedstawię kolejny, świeżo wypuszczony model przez De Agostini, jednak większość zapewne nawet nie słyszała o nim, ze względu, iż jest to samochód wypuszczony póki co w Czechach. Mowa o Tatrze 603. Ikonická Tatra 603. Pícha československé motorizace je zpět. První číslo jen za 49 korun. Postavte si s naší kolekcí model legendární 603. Dějiny značky Tatra a návod k montáži v přehledném časopisu. Dvoubarevná kovová karoserie, věrné interiéry a funkční světla. V prvním čísle přední kapota. Objednávejte teď. De Agostini. Tatra 603 jest samochodem produkcji czechosłowackiej, fabryki Tatra, produkowanej w latach 1956 do 1975. Skala to tradycyjnie 1 do 8. Znajduje się także informacja, że za przesyłkę nic nie płacimy. Poniżej zawarte są wymiary, które wynoszą 63 cm długości, 24 cm szerokości i 20 cm wysokości. Więcej czego można się dowiedzieć, to możliwości miniatury, jakimi są świecące światła, otwierane obie klapy, wiernie odwzorowana daska rozdzielcza z oświetleniem, otwierane drzwi, ruchome koła, autentyczne wnętrze, szczegółowo wykonane podwozie, wiernie odwzorowany każdy z detali, szczegółowe wykonanie podzespoły silnika i skrzyni biegów oraz wyjątkowe wykonanie. No i oglądając właściwości autka, już na tej stronie robi mega wrażenie. Ciekawe, z jakich materiałów wykonane są elementy, takie jak silnik czy płyta podłogowa. Bo karoseria oczywiście jest metalowa, to jest pewne. I przechodzimy dalej. Tutaj piszą, co zawiera każdy z numerów. Mianowicie w każdym numerze kolekcji Tatra 603 otrzymamy magazyn, z którego można dowiedzieć się wiele ciekawostek dotyczących marki Tatra. Dodatkowo numer zawiera przejrzyste instrukcje instalacji elementów krok po kroku. Magazynowi towarzyszą precyzyjnie wykonane części modelu, z których to budowana będzie ta czerwona piękność. Troszeczkę niżej wypisane są części, jakich można spodziewać się w danym numerze. To jest numer pierwszy, magazyn i komponenty do modelu. Przednia maska, elementy ozdobienia maski oraz tablica rejestracyjna. Numer drugi, magazyn oraz komplet reflektorów. Numer trzeci, magazyn oraz wahacze przedniego zawieszenia. I numer czwarty, magazyn oraz lewe nadkole wraz z elementami zawieszenia lewego przedniego koła. I teraz kilka słów o prenumeracie. Po zamówieniu prenumeraty można spodziewać się prezentów. Jednym z nich jest koszulka z Tatrą 603, jednak aby ją otrzymać, trzeba spełnić warunek, jakim jest płatność kartą. Prezent otrzymany jest 7 przesyłką. Kolejnym prezentem jest model wyścigowy Tatra 2603 P5 Maraton w skali 1 do 43. Prezent z 15 wysyłką. Następnie zeszyt z Tatrą 603 z 10 wysyłką. Brelok do kluczy, prezent z 5 wysyłką. Segregator służący do przechowywania czasopism z kolekcji, prezent z 3 wysyłką. No i 3 plakaty. Prezent otrzymujemy z 1 wysyłką. Natomiast jeżeli chodzi o prenumeratę premium, sprawa ma się następująco. Dopłacając do każdego numeru 30 czeskich koron, to jest 5 zł w przeliczeniu na złotówki, począwszy od numeru 3, można otrzymać wyjątkowe prezenty, jakimi są kanister i podnośnik z 20 przesyłką, walizka i parasol z 25 przesyłką, oczywiście są to elementy w skali 1 do 8, apteczkę i radio samochodowe z 30 przesyłką, krzesełka kempingowe oraz stół wraz z ostatnią przesyłką. A więc gablotki do tego modelu nie otrzymamy, ale trzeba przyznać, że większość prezentów jest rzeczywiście oryginalna. Zamówienie oferty premium możliwe jest do numeru 10. Teraz jedna z ważniejszych kwestii, czyli koszty. Za numer pierwszy trzeba zapłacić 49 czeskich koron, co jest równe kwocie 8 zł. Numer drugi. 149 czeskich koron, a więc 25 zł po przeliczeniu. Numer trzeci i kolejne 229 czeskich koron, czyli 39 zł. Zamiast 249 czeskich koron, czyli 42 zł, a więc 3 zł taniej.
Takie są koszty, gdybyście chcieli zamówić zwykłą prenumeratę, co daje nam łączną kwotę za model wynoszącą 29 510 czeskich koron, czyli 5017 zł. Jednak jeżeli zdecydujemy się na prenumeratę premium, dopłacić trzeba będzie za każdy numer, począwszy od numeru trzeciego 30 czeskich koron, czyli jakieś 5 zł. 5 zł więcej z każdym numerem, co daje kwotę 33 350 czeskich koron. Czyli na polskie złotówki całkowity koszt modelu w opcji prenumeraty premium wyniesie 5670 zł. Kwota spora, jednak patrząc na to, jak prezentuje się ten samochód, myślę, że jakoś bardzo cena nie jest wygórowana. Ale to będzie można ocenić dopiero po skompletowaniu modelu w całości. Poniżej można podglądnąć zeszyty numeru pierwszego, jak to wygląda. No i jak widać, wszystko uporządkowane jest w taki sam sposób, co w innych modelach od De Agostini, czyli dane techniczne, trochę ciekawostek, opis części zawartych w danym numerze, instrukcja montażu, no i zapowiedź, co znajduje się w numerze kolejnym. Niżej już zawarte są tylko informacje, które już wymieniłem. Kolekcja składa się z 130 numerów. Przechodząc niżej, wypisane są dane, za pomocą których możemy skontaktować się z biurem obsługi, a jeszcze niżej wypisane są dane wydania poszczególnych numerów oraz wyszczególnione części. Na samym dole tradycyjnie można złożyć zamówienie na prenumeratę, wystarczy wybrać, która opcja nas interesuje i klikając dalej wypełnić formularz i gotowe, pozostaje tylko czekać. W tym odcinku to wszystko, jeżeli wideo podobało się, proszę o pozostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Do usłyszenia, cześć!